Witam państwa serdecznie. Przepraszam Alku za zajęcie miejsca. Zostałam <grywa> o to poproszona. Ja chciałam państwu powiedzieć dzisiaj kilka słów o tym, jak kwestia prawa autorskiego wygląda w środowisku muzealnym i tym samym rozwinąć temat wzmiankowany już na początku dzisiejszej konferencji, który podjęła przedstawicielka Google czyli temat otwartego dostępu do zasobów muzealnych. Oj, nie ta strona. I na początku chciałam zapytać o słuszność takiego spojrzenia, gdzie te tutaj przedstawione na slajdzie spojrzenie może być rozumiane jako... Prawo autorskie jako jedna z przeszkód na drodze do tej otwartości w muzeach. Czy tylko dodam, że przez tą otwartość rozumiem udostępnienie zdigitalizowanych zasobów muzealnych oraz umożliwienie ich ponownego, jak najszerszego wykorzystania. Czy słuszne to spojrzenie, postaram się Państwu. Odpowiedzieć, przedstawić swoją opinię w tym temacie na koniec wystąpienia. I, I co warto tutaj zauważyć? Z moich obserwacji wynika, już od dwóch lat współpracuję z muzeami w temacie prawa autorskiego, stosowania, rozumienia przez muzea prawa autorskiego. I, i co zauważam? Nie tyle same ramy obowiązującego prawa są przeszkodą, ale ich nieznajomość, czy też nieuświadomienie, bądź błędne rozumienie tego prawa autorskiego. Muzea częstokroć nie wiedzą, że mogą dane odwzorowania swoich zbiorów muzealnych udostępnić, i często tego nie robią właśnie z obawy przed jakimiś roszczeniami. Czy, czy posądzeniem o naruszenie praw. I ja chciałam dzisiaj Państwu pokazać taki pozytywny przykład, mam nadzieję, tej drogi do otwartości w środowisku muzealnym. Tym przykładem jest projekt e-muzea Udostępnienie Zbiorów Muzeów, przy którym mam przyjemność współpracować, właściwie przy przygotowywaniu którego, bo projekt jest dopiero w fazie przygotowań. I na przykładzie tego projektu, który jest przygotowywany w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa przez Narodowy Instytut Muzealnictwa ochrony zbiorów i przez wybrane państwowe polskie muzea, które właśnie będą swoje zasoby udostępniać w tym projekcie na powstałym portalu, chciałam pokazać, jaka jest droga do tej otwartości. Jaka powinna być ścieżka, żeby tą otwartość w muzeach osiągnąć? Tutaj w tym projekcie ta otwartość, dążenie do tej otwartości zasobów od strony prawnej miała jakby dwa etapy. Pierwszym etapem była rzetelna weryfikacja statusu prawna autorskiego obiektów, a następnie wybranie, zastanowienie się nad stosownym modelem udostępnienia takich zbiorów. Proces digitalizacji zbiorów muzealnych zakończony udostępnieniem jego efektów na portalu internetowym niesie za sobą szereg różnych wyzwań prawnych i właśnie tym jednym z rodzących największe trudności, najpoważniejszym jest ta weryfikacja statusu prawna autorskiego. Tutaj niestety nie mamy dzisiaj czasu, żeby Państwu szczegółowo o tym opowiedzieć, więc jedynie zaznaczę, że z, weryfikując ten status prawny autorski, muzea przechodziły poszczególne etapy: od, od zadania sobie pytania, czy dany obiekt w ogóle stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Następnie, jeżeli jest utworem, to czy jest wciąż chroniony prawem autorskim. Czy te prawa w ogóle powstały, a może już powstały, ale już wygasły, a może utwór jest e, stosownymi przepisami wyłączony w ogóle spod ochrony. E, następnie, jak zostało ustalone, że utwór jest e, wciąż podlega ochronie z tytułu autorskich praw majątkowych, muzea musiały sobie zadać pytanie, czy, e, czy to muzeum dysponuje prawami do utworu. Czyli czy posiada stosowne umowy, które by przeniosły takie majątkowe prawa autorskie na muzeum, bądź czy udzielona została stosowna licencja na korzystanie z takiego utworu? Wtedy padało pytanie, na jakich polach eksploatacji, więc czy w polach eksploatacji znalazło się udostępnienie takiego utworu przez internet? Następnie każdy utwór, właśnie każdy obiekt muzealny weryfikowany był pod tym kątem. Następnie zastanawialiśmy się nad modelem udostępniania, ponieważ wszystkie zdigitalizowane w ramach tego projektu zbiory mają zostać udostępnione w jednym miejscu, na jednym portalu, który ma być właśnie takim źródłem, jakby miejscem wspólnym, źródłowym. Dla wszystkich, potencjalnie wszystkich muzeów w Polsce, projekt jest pilotażowy, więc zaczynamy od określonej liczby, ale z, będziemy się starali agregować jak największą ilość e, polskich zbiorów muzealnych na tym portalu. I teraz e, parę słów jeszcze o modelu udostępniania. E, żeby osiągnąć tą otwartość, e, staraliśmy się zastosować tutaj e, w tym modelu kilka najważniejszych kwestii. Pierwsza kwestia to oznaczanie obiektów, które już będą udostępnione na portalu odpowiednimi, zestandaryzowanymi narzędziami. Na pewno doskonale Państwu znane są te wszystkie symbole licencji Creative Commons, czy oznaczenia domeny publicznej, czy oświadczenia Creative Commons Zero. Co do modelu udostępniania metadanych. Tutaj Postulujemy, żeby wszystkie metadane, czyli informacje opisujące dany obiekt, informacje o obiekcie muzealnym były udostępnione właśnie na oświadczeniu Creative Commons Zero, tak, żeby był to jak najszerszy, najbardziej otwarty dostęp do tych informacji o muzealniach, nieograniczony nawet prawami osobistymi. Jeśli chodzi o zasoby kultury, które nie są w ogóle przedmiotem praw autorskich, czyli obiekty nie będące utworami, E, tutaj zostawiam otwarte e, takie pytanie, czy istnieje takie narzędzie zestandaryzowane na oznaczenie właśnie tych obiektów. E, powiem szczerze, że się zastanawiałam, jak, jak oznaczyć te obiekty, żeby to odbiorca wiedział, że to jest, jest ten zasób domeny, ale e, idąc trochę dalej, e, obiektów, które nie mają obciążeń e, wynikających z praw osobistych. Oczywiście oznaczenie obiektów z domeny publicznej też ze standaryzowanym narzędziem znakiem domeny publicznej zapewniając otwarty dostęp do tych obiektów i ich wykorzystanie swobodne. Tutaj oczywiście warto zaznaczyć, że wszystkie zdigitalizowane zasoby, czyli odwzorowania cyfrowe obiektów muzealnych też należą do domeny publicznej. Tutaj często się ten problem pojawia, czy digitalizacja prowadzi do powstania odrębnego prawa autorskiego. Zgodnie z orzecznictwem, takie odzorowania pozostają w domenie publicznej. W związku z tym, że kończy się już nam czas, bardzo szybko jeszcze kolejne grupy obiektów, więc zasoby kultury będące przedmiotem autorskich praw majątkowych, kiedy to utwór jest chroniony, ale to muzeum dysponuje prawami, tutaj e, decydujemy się na udostępnienie tych obiektów na otwartych licencjach Creative Commons. E, oczywiście preferowana jest jak najbardziej otwarta, e, umożliwiająca jak najszersze wykorzystanie licencja e, Creative Commons BY, e, ale wypracowaliśmy z muzeami pewien kompromis, e, umożliwiając udostępnienie też na. E, niestety innych e, węższych poziomach otwartości ponieważ muzea wciąż obawiają się e, tych podmiotów komercyjnych i, i wykorzystania komercyjnego tego stąd e, niestety taki kompromis musiał zostać wypracowany e, jeżeli utwór e, jeżeli muzeum nie będzie dysponowało tymi prawami majątkowymi do utworu a jedynie będzie posiadało licencję na wykorzystanie na polu eksploatacji, które umożliwia udostępnienie w internecie, też będziemy takie wizerunki udostępniać. Niestety bez możliwości ponownego wykorzystania, ale chcemy umożliwić chociażby ogląd takich obiektów. I teraz wracając do tego pytania do tego spojrzenia tak, na, na otwartość i, i prawo autorskie w muzeach. Wrócę do, do tej tezy, y, którą się starałam Państwu przedstawić, że to nie obowiązujące ramy prawne są przeszkodą na drodze do otwartości w środowisku muzealnym. Oczywiście prawa autorskie niewątpliwie wymaga y, zmian i tutaj już z dzisiejszego dnia dużo argumentów padło y, w tym kierunku, y, pozwalających zauważyć konieczność tych zmian. Y, natomiast w środowisku muzealnym y, brakuje. Tego uświadamiania, dlatego wciąż jest potrzeba edukowania, potrzeba jakby niwelowania różnych obaw rodzących się z tym, potrzeba zwiększania świadomości. I jak pokazało przykład projektu Google Art Project, takie udostępnienie przez internet wręcz zwiększyło ilość tych odbiorców fizycznych, osoby odwiedzające muzea, więc to pokazuje, jak te obawy muzeów mogą być niwelowane. Mam nadzieję, że ten projekt dojdzie faktycznie do skutku, będzie realizowany i za trzy lata będą mogli Państwo obejrzeć jego efekty, a już teraz zapraszam Państwa do e-muzeów. Dziękuję bardzo. Dziękuję mi bardzo. Dziękuję.